Yo, cześć siemaneczko, ja jestem Elviso i witam was bardzo gorąco na moim kosmicznym kanale i w tym odcinku Czarny wyszedł na naprawdę niewiarygodnie grubą rywalizację. Ponieważ za mną znajduje się ogromnie długi tor przeszkód, który w tym odcinku musimy pokonać i zobaczymy, kto go wygra. Czy ja, czy król polskich parkourów, czyli Macioch. A więc tak, w tym odcinku będziemy walczyli o równe 1000 zł, które znajduje się w tej skrzynce. Ale Elviso, jak włożyłeś tej gościu, weź tam sobie nie pozwalaj w ogóle na to. Weź tam sobie nie pozwalaj. Jak włożyłeś do skrzynki tysiaka w Minecrafcie? Po prostu włożyłem tam jakiś losowy itemek, a osoba, która go wyjmie po raz pierwszy z skrzynki, pierwsza osoba, która ten item wyjmie z skrzynki, po prostu otrzymuje od drugiej osoby przelew. Więc w tym odcinku będziemy serio grali o gruby hajs, więc no, już na samym starcie mówię, że będzie to bardzo hardkorowy odcinek, tym bardziej, że to jest naprawdę to długi tor, ponieważ ciągnie się aż zwierzę Maciocha, moja willa. Poczekaj, poczekaj, Elvis, co? Ja muszę o to zapytać, koniecznie, bo ty powiedziałeś losowy itemek, ale ty wiesz, co to był za item? To była ryba. No właśnie, może masz drugą w ekwipunku? Nie, mam zaraz puste kubeczku, ślubuję, mówię ci. Dobrze, więc tutaj sobie startujemy, oczywiście, każda osoba z nas ma różne szanse, są proste reguły. Niech wygra najlepszy. Kto jest najlepszy? Najlepszy jest Elviso, więc oby wygrał Elviso, dobra, okej, więc teraz sobie już tutaj startujemy, Maciek będzie, Maciek, teraz sobie wybierz, który chcesz być, co? Niebieski czy czerwony, żeby nie było, że jakiś tam tor jest łatwiejszy. Dawaj, stary, wybieraj sobie. No czy on już serio zginął na samym starcie odcinka? Nie, no tam żyje nasz całe szczęście, okej. Więc stary, to sobie ogólnie wybieraj. Który wybierasz, mój drogi? Bo ja powiem ci, że z chęcią bym... Stary, no czekaj, moje gacie. I gdzieś zgubiłem buty jeszcze. Aha, czyli jednak zginąłeś, tak? No tak, okay. Ale miałem turespa. Dobra, całe szczęście, moi drodzy, więc tutaj ogólnie w tym momencie jeszcze subujcie kanał, bo jest to bardzo ważne, codzienne odcinki i tu jest serio, powiedziałbym, że mega ciekawie. Tak samo jak codzienny live o 19, a za taki po prostu koszt odcinka, po prostu myślę, że subik byłby tutaj konieczny, bardzo was za każdego będę dziękował oczywiście. A więc stary, wbijaj na górę, wszystkie temki chcę bardzo do skrzynki. Czerwony chcę być. Dobra, ja chciałem być czerwony, jak mogłeś, to jest mój ulubiony kolor, Macioch, ulubiony. No, ale zapytałeś mnie, jaki chcę być, to mówię czerwony. Jak mogłeś, jesteś bezczelny dzisiaj, naprawdę, nie no, żartuję oczywiście, weź sobie jedzonko, tylko taki protip. Nie bierz całego, bo pewnie milion razy zginiesz tak samo jak ja, nie? Więc tam wiesz, żeby mieć pewność... Myślę, że ani razu nie zginę. Zobaczymy, bo to jest serio, bym ujął, że tor, który ma mnóstwo przeszkód, więc Macioch, odliczaj, kiedy byś chciał start, a wy bądźcie na odcinku do końca, żeby się przekonać, kto wygra aż 1000 złotych, gościu, 1000 ziko. Więc Macioch, odliczaj i teraz startujemy na twój znak. Dawaj, gościu. Dobra, 3, 2, 1... A tak na sam start odcinka, wiesz, dobra, lecimy, zaraz sobie tędy, gościu. Aha, już tutaj mam raz po jak to budowałem, okej, to nieważne. To powiedziałbym, że mamy taki mały fail na odcinku, ale spokojnie. Polecimy sobie teraz za samą górę, ty w ogóle tam też stary żyjesz, widzę, naprawdę, też tam żyjesz. To ładnie. Ja te przeżyłem, ale czemu mnie tak uderzyłeś? A to było dla beki, tak wiesz, na sam start odcinka to była taka piątka mówiąca powodzenia, nie? To była taka piątka mówiąca powodzenia, więc spokojnie. Nie, uważam, że to było bardzo niehonorowe. Spokojnie, poczekam na ciebie i dawaj, stary, tak już teraz poważnie startujemy dalej, więc gościu, lecimy z tym. 3, 2, 1, go! Okej, już tutaj sobie lecimy normalnie. To może nie być taki wyzwanko. Okej, mam! Ja stary żyję, mam tu już normalnie respa. Tutaj z tego co widzę, Maciek sobie już tak nie radzi, widzę, więc no przykro mi bardzo. Nie, no spadłem. Spokojnie, stary, wierzymy w ciebie. Jakby to jest też najciekawsze, że jak sobie już bijesz w to miejsce, sobie ustawisz respa, to będzie ci już o wiele łatwiej, wiesz? Bo to jest. No te... super, tak. Ale tam trzeba najpierw, wiesz, tam trzeba przyjść, a ty już jesteś mega daleko. To dawaj, nie? Stary, aż tak nie poczekam, żeby było uczciwy, bo ja tej respa, ty nie wiem, śmiało, wiesz jaki skok tutaj trzeba dać na tego, tutaj, okej, udało ci się. No nie! Moi drodzy, mamy to, Maciuch tutaj po 5 minutach nam wskoczył, więc teraz dawaj sobie klikaj na wyro, masz już kolego respa, no i lecimy dalej z naszym wyzwankiem, też pamiętaj, że tu jest wszystko dozwolone i nie ma absolutnie żadnych, ale to absolutnie żadnych reguł oprócz tego, że ma wygrać najlepszy, no nie aż tak szybko, człowieku, nie aż tak szybko i w ogóle wpadł do wody i jest teraz ogólnie lipa. Stary, ale słabo ci idzie, no właśnie. Ale tak daleko przed tobą, gdzie ty jesteś, do jakiej wody ty jestem spadłeś? Na dole, gościu. Moi drodzy, tak nam się stało, że Elviso sobie spadł, Maciek sobie spadł, nie zdążył sobie ustawić respa na tamtym wyrku, nie mam pojęcia, jak, czy zapomniał, stary, jak to było, co? Jak to było, no ale nie, no... No nie, spadłem se, no po prostu skończyło się tak, akurat... że oboje się tu zrespiliśmy, więc stary, powodzonka ci życzę, no i lecimy, dawaj, no, gościu. Myślałem, że mnie uprzedzisz, że dobra, to lecimy od nowa, no. Nie, no to teraz lecimy od razu, stary, lecimy teraz na miejscu. Stary, ej, tu się boję. Tu się boisz, mówisz, tu się boisz. No ja się tak lekko nie dziwię. Poczekaj, mogę w sumie tak to... No! No nie, no co to za... No tak! Tak bywa, stary! Bywa tak w życiu, co nie? Tak po prostu bywa! Że nie wszystko jest zawsze uczciwe! Ej! No. No spokojnie, stary, spokojnie. Nie stresuj się. Też w ogóle mam tak przy okazji bardzo, bardzo mojego Instagrama, więc followujcie, macie link w opisie. Co, stary, mówiłeś? Coś mówiłeś? Że lecę. A gdzie lecisz? Pojedynczo.
A gdzie lecisz, Maciek? No nie, no gościu! A gdzie lecisz, Maciek? Dobra! Powiedz ty się ze mnie śmiejesz, że ja nie umiem parkoura, stary, a prawda jest taka, że ty mi bardziej... Jedyna reguła jest taka, że nie masz żadnych reguł, pamiętasz o tym? To jest bardzo istotne w sensie konkurencji, więc się nie przejmuj, jakby ktoś cię zaraz zrzucił, nie? Już się boi podejść, co? Już się boi, Maciek, podejść, co? Maciek? No, trochę tak. Troszkę tak? A! No nie, no byłeś... O nie! Dobra, weźmy się w garść, sorry, bo my już tutaj powiem ci, że zbyt dużo sobie robimy beki, a jednak to jest do wygrania aż tych, jak to nie? Maciek włożył 5 stówek, ja włożyłem 5 stówek, więc no, stary, wygrany otrzymuje pełnego tysiaka, zobaczymy, co nas z tego stary, wyjdzie. Stary, ja bym to przeszedł za pierwszym razem, gdyby nie to, że cały czas mnie zrzucasz, myślę, że to by było mega jest. Dobra, daruj se, no, daruj. Dobra, coś w tym jest zaraz, stary, jest bardzo trudna konkurencja, czyli takie coś, na które możesz sobie łatwo spaść, bardzo, ale to bardzo łatwo spaść, więc teraz się skup, kolego. Spadnie. Ja jestem mistrzem parkour. Ja też jestem mistrzem, zaraz nam to się uda, mam tu respa. Mamy tu, moje drodzy, pisanie respa, więc teraz sobie leć, Macioch, teraz sobie leć, dziękuję bardzo, okej, okay. Pierwsza... Wysa mnie to już, no, w sensie, zapraszasz mnie na taki challenge. Tak. No i po co, stary, wiesz co ja zrobię? Nie, nie, Macioch, jak mogłeś, stary? Wszystkie ruchy dozwolone. Wszystkie ruchy dozwolone, masz rację, czyli ja teraz sobie wbijam na tą wieżę i z niej doskoczę na sam koniec konkurencji, co? Ej, właśnie też chciałem tu wejść, no nie... No, chłopie! Chłopie! Chyba przeginasz! Jak tam na do Elviso nie słyszę cię, tak nisko jesteś, ja, co mówiłeś? Ja chcę tysiaka, proszę, jakby proszę. Też w ogóle tutaj, moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, ale macie na moim kanale codziennie live o 19, więc też niech bądźcie na bieżąco, bo tam są grube dymy i budujemy sobie tamtą willę, która już niedługo powstanie. Ej, stary, tak teoretycznie. Zobacz, bo tam masz w next konkurencji wagoniki. Co gdyby sobie wbić na sam szczyt i z tego szczytu wbić się tędy i trafić wagonik? Co to byłoby możliwe? Chyba byłoby możliwe, nie, co nie? To by było totalnie niemożliwe. Zobacz, czekaj, to jest daleko. Czekaj, to no jest daleko, szansa. Nie mi się ma, wydaje, nie ma że. Szansy, warto tak przynajmniej spróbować tak samo, jak warto zawsze wbić na górę i kogoś zrzucić. A siema! Siema! Miłego dnia, jeszcze chyba przeżył, co nie? A ja teraz lecę. No nie, to chyba nie jest możliwe, wiecie, to chyba nie jest możliwe, ale spokojnie, mam tutaj respa, więc lecimy, no teraz Macioch albo sobie ktoś tam na dole zginie, albo musi wracać przez Macioch Tower, więc stary, przykro mnie bardzo, ale teraz straciłeś sobie bardzo, ale to bardzo sporo czasu, gdy Elviso, może sobie, a wiesz co? Żeby było ciekawiej. Poczekam na ciebie chwileczkę. Stary, ale co, czy jestem tutaj przy tobie? Siema, witam. Gdzie bardzo jesteś? Serdecznie. Jestem Macioch. Ciekawe, czy teraz w ogóle nie widzę. No stary, tu na górę popatrz. Co? A tu sobie tędy wbiłeś! A ja chciałem, żebyś tam chodził na Macioch Tower specjalnie. Ja nie siema. Mogę. Dobra. Siema. Dobra, Elviso, naprawdę, jeżeli mnie jeszcze raz dotkniesz dzisiaj podczas tego challenge'u, to ja wychodzę z serwera, no. Właśnie taki jest mój cel, żebyś sam się poddał i żebym tego ale nie, po prostu dograł walkowerem. Anuluję, bo stary, to jest dyskwalifikacja. Nie ma anulowania, stary, nie ma żadnego anulowania, nie ma żadnego anulowania. Ja cię dyskwalifikuję, teraz tak. nie przejedziesz, teraz bardzo głośno spamy w myszkę. Bardzo, o ty, PvP rzad jeden, to teraz mnie nie dotkniesz, jeszcze ma takie w ogóle opcje, żeby się teraz sknął. Jak to robisz? Łatwiutko. Elviso jest łatwiutki. Chodź na Bedwars tak. Jeden na jeden. Okej, okay. I tak najlepszy i tak gracz bym w Polsce? Wygrał. Chyba tak. Nie. No proszę. Dam co najmniej jednego lepszego gracza. Od wiem, ciebie. Wiem, że agent jest dobry, ale aż tak mu nie ubliżej, stary. A no to dwóch. Okej. Okay. Macioch. Dobra. Lecimy, stary, lecimy. Mi się no wydaje, nie, stary, że... ja nie chcę się klepać. Ej, ja chcę tylko przejść, a nie chcę się no klepać. No to przykro mi, albo się bijemy na śmierć, że się bez knoka, bez knoka, Macioch, bez knoka. I właśnie już sam spadł, co nie? Dobra, lecimy, moi drodzy. Mamy tutaj tak pytanie, przewaga. Chcę mu to łóżko zniszczyć, co? Chcę tutaj mówię, ha, bo to jest też moje łóżko, to nieważne, odwołuję. Dobra, lecimy teraz dalej sobie tędy. Wiecie co? Maciach, to jest bardzo głupi pomysł, wiesz? Elviso, rozwaliłem łóżko! Ja teraz nie mam respa! Ale nie. Ja już mam respa, elo. Nie bijemy się, Maciach, nie bijemy się, okej? Okay? Ja już mam respa, także no, jest wszystko gity smajone. To jest bardzo nie fair play, ale rozumiem. Dobra? Pyk, okay. Do widzenia, Elviso, okay. Sayonara! Spokojnie, mam tu już respa, więc teraz sobie lecimy po tysiaka, bo byłoby tylko ciekawe, gdybym miał tutaj jakieś membrany. O nie! On już jest na samej górze? Nie gadaj! Kiedy on to zrobił? Jaki w ogóle chytrus, co nie? Jaki chytrus? Wziął mi, rozwalił, ja jej musiałem naprawić, teraz mnie jeszcze zrzucisz, co? Teraz mnie jeszcze pewnie kolego hitniesz. O nie, albo... bo ty tu już jesteś! A! Dobra, poczekaj, co ty... Nie! Nie gadaj! Dobra, moi drodzy, to byłby totalnie hit tego odcinka. Niech każda osoba, która to teraz widziała, do tego łącza dotrwała, napisze w komentarzu beka, a ja jej przypnę serduszko, okej? Okay? Bo ten chłop totalnie teraz się pogrążył. Stary, jakby, ja mam jeszcze teraz swój wagonik, więc no przykro mi to mówić, ale teraz sobie pojedę swoim wagonikiem, co nie? Więc hasta la vista, Macioch, lecimy po zwycięstwo. Lecimy normalnie po... Nie! Elviso, nie ma takiej! Nie! Nie! Nie ma opcji, Macioch! Nie ma takiej! Nie ma takiej opcji! Żyjemy! Okej, okay. Nie bij mnie. Macioch, bo cię zaraz zrzucę! Bo cię zaraz gościu zrzucę! Czaj!
I możemy się stary ogarnąć w końcu. Bo stary, my... no to ty się ogarnij, ty mi wszystko cały czas psujesz, no. Ale no, ale tak samo jak ty mi, no przestańmy! Chłopie, przestańmy, dobra. Ej, powinien być licznik, ile razy ty mnie zrzuciłeś, ile ja ciebie. Powinien, myślę, totalnie, ale i tak ty mi wyjaśniłeś 5 razy więcej niż ja ciebie. Co? Więc ej, to jest najgłupsza rzecz, jaką słyszałem w życiu. wiem, ale spokojnie, teraz Elwy to się wbije na górę i leci po wygraną, albo wiesz co? Żeby to jeszcze troszkę podkoloryzować, aż ci drabinkę skopię, wiesz? Aż ci zniszczę teraz drabinkę, abyś nie mógł tej konkurencji pokonać. Czaisz, że ja zaraz jakoś jeszcze sprytnie schowam, to zaraz zrobisz kolego, zaraz nie zrobisz, co? To jest Elwis, to powiem ci tak, myślę, że to jest nieuczciwe zagranie. Jak zaraz tu wejdziesz? Bo ja mam, bo zobacz, ty jesteś niby taki mistrz parkura, a jeszcze mnie utrudniasz, co ty, o tym myślisz? A wiesz, że masz obok drabinkę, stary, czy nie widzisz jej? Okej, okay, skoro nie widziałeś, nie wiem, o czym stary mówisz. Okej, okay, spoko. I teraz jak tu wejdę, to oczywiście mnie zrzucisz. To nie, będzie cudowne, to będzie super słodkie. Nie mam takiego planu. Nie dość, że jestem gorszy, to jeszcze mi utrudniasz. Patrz, ja stary latam, widzisz, że teraz latam normalnie. Widzisz? Pelo. A ty już biegniesz, dobra, możemy tak sobie bardziej tutaj się bawimy, ale spoko. Czas najwyższy, ostatni resp. Ostatni resp, Maciek, ostatni możliwy resp. Ostatni możliwy resp, błagam. O kurde, stary, tutaj jeszcze błagam, nie byłem. Ej, błagam, no nie! On żyje! Moi drodzy, jest straszna lipa. Błagam, Macioch. Błagam. Oszczędź Elwisa, który sobie robił z ciebie bekę i cię w końcu nie zrzucił. Widziałeś? Ja cię mogłem wcześniej zrzucić, ale nie chciałem. Ja się wbijam na samiutką górę, sorry. Macioch, nie rób tego, trzeba błagam. Krótko, z takimi jak ty trzeba krótko. Ale ci stary mówię, że zobacz, co się stało. I w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale jest taka reguła, że na tej konkurencji ostatniej musimy albo we dwójkę wbić, albo w ogóle nie wbijać, wiesz? Taka jest reguła ostatnia. Taka. To jest reguła wymyślona przez ciebie. Ja już jestem na samej górze, także gościu nie ma, wiesz, nie ma to tamto. Aha. Aha. No, i co ty o tym myślisz? Aha, cześć. Jak się masz? Cześć. Dobra, pierwsze polecimy w kimę, a potem ciebie zrzucimy, okej? Okay? Wszystko dobra, w swoim czasie, nie, dobrze. No please, będę nie. Pierwszy, proszę, będę pierwszy. Okej? Okay? Cześć. Proszę mnie nie zrzucać, no. Stary, przez chwilę mnie zrzuciłeś. Nie zrobił tobie. Dobra, stary, ciebie już tutaj nie ma, a jednak wrócił chłop, jednak to wrócił. Dobra, lecimy na górę i też na tej konkurencji jest tak, że tutaj się, stary, bijemy po prostu. Tutaj się tak, już wiesz, jawnie bijemy, osoba, która się na samą górę wbije pierwsza, wygrywa. Oj, chciałem go zrzucić, a spadłem niżej, okej? Okay? Macioch, ja się nie poddam. I co, jak nadrobisz? Co, nie zrzucisz mnie zaraz? Aż, no zrzuć mnie na gościu, śmiało, zrzuć mnie zaraz, no zrzuć mnie. Mam rybę. Nie. Mogę ją wziąć w każdej chwili. Co? Ja ją wyjąłem i spadłem, stary, gdzie jest teraz ryba? Mam rybę! Stary, wygrałem to, stary, czaisz? No, nie, ja ci nie oddam, stary, ci teraz jej nie oddam, nie. Ja tam teraz szybko lecę na dół i ją normalnie odzyskuję, stary, nie ma takiej w ogóle opcji. Gdzie jest ta ryba? Na dole leży, gdzie jest jakaś może woda, gdzie jest woda, gościu? Jak mam teraz na nim wbić, no, miałem laga jeszcze, tam jest najbliższa woda, ale chyba jest daleko, czekaj, stary, wiesz co, może teraz zaryzykuję i zrobię takie coś, okej? Okay? Zaraz takie coś nie robię. Nie da się tutaj doskoczyć do wody, a nie, tam jest woda, tam nie, tam woda. Się nie doskoczy. Stary. Lecę, jolo, trzymaj za mnie kciuki, Maciek, okej? Okay? Życiu tam, stary, nie doskoczysz. Trzymaj za mnie kciuki, stary, mam plan, okej, nie, to nie było, bo jak chciałem zrobić ten klacza, ale teraz jestem na dole, stary, jestem teraz na dole i potem rybę lecę normalnie, błagam, zdążę, no proszę, pierwsza osoba, która, uwaga, weźmie do ręki rybę, wygrywa, ja jeszcze nie miałem w ręce tego powodu, że ja od razu jak miałem w kciuki, to spadłem, co nie? Ej, stary, jest przypał, wiesz? Jest przypał ogólnie, więc no. Czemu? No bo możesz tam być pierwszy, nie wiem, ja tam teraz po tą rybę szybko lecę, nawet nie mam teraz pojęcia, w którym tym miejscu jesteś, wiesz, nie mam tego zielonego pojęcia. Ej, ja tak samo, nie mam pojęcia, w którym miejscu się zryspiłeś. Okej, okay, gdzie jest ta rybka, tu jest ta platforma mniej więcej, więc no nie, rybka, jesteś pierwszy. Tam jest moje wyro, jest ryba, Macioch, mam rybę, no mam rybę, 1000 złotych, 1000 złotych, czaj. Byłem pierwszy tam. Stary, nie byłeś pierwszy. Stary, pierwsza osoba jestem ja, która wzięła do swojej ręki rybę. Jestem moralnym zwycięzcą tego pojedynku. A dlaczego niby? Byłem pierwszy na górze. A niby dlaczego? Byłem pierwszy na górze i mogłem wziąć tą rybę. Ale sobie robiłeś ze mnie bekę, to się to tak utrudniło. To no. Jakby ja mam to samo z Agentiktem, że mamy takie wyzwanka, to my sobie zbyt dużo śmieszkujemy, a na końcu wygrywa osoba, która nie powinna wygrać, wiesz, tak jest zawsze totalnie. Więc... No właśnie, nie powinieneś wygrać, sam się przyznałeś. Ale kto wygrał, to się jakam byku, kto go wygrał? Czy zaraz się też o niego bić? Jak chcesz, Maciek? Jak chcesz, możemy sobie tutaj porywalizować z tobą? Ale mi się wydaje, że już się po prostu poddajesz, to nie? Już się byku poddajesz i tyle w temacie, co nie? Mi się wydaje, Elwiso, że... Tak, byłem bliżej wygranej niż się spodziewałem przed zaczęciem tego challenge'u. Albo stary, wiesz co? Chcesz, żeby było tak, ciekawiej? Nie było tak źle. Stary, mam fajny pomysł. Zróbmy teraz coś takiego, że ja ci dam teraz porówkę i weź jej nie jest, okej? Okay? Zaraz polecimy na Macioch Tower i zrobimy normalnie waterski laborówką bez watera, okej? Okay? Dawaj, stary, teraz sobie to zrobimy. A jeżeli ale mnie pokonasz, nie wyjdzie mi, stary. A jeżeli mnie pokonasz, to otrzymasz moją rybę, stary. Okej. Okay.
Pasuje ci to? Okej, to jest, stary, no nic nie mogę stracić tak naprawdę, więc gites. Bo stary, jednak wiesz, 1000 zł, ale też żeby tutaj było ciekawiej, to musimy sobie, stary, jakoś tutaj po jeszcze, wiesz, po robić bekę. No i też czuję, że ta beka dla mnie się bardzo źle skończy, wiesz, ale mi się wydaje, że jeżeli chodzi o moje skille, jest dobrze. Ja sam się stał, gdybym teraz tą rybę po prostu zjadł, stary. Co by się stało, gdybym teraz tą rybę po prostu zjadł? No myślę, że to by było nieuczciwe, bo już się zadeklarowałeś, stary, że robimy water skilla bez wody. Okej, NIE! Błagam, żeby teraz ci to nie wyszło, błagam, Maciek, żeby teraz ci to nie wyszło. Stary, ale poczekaj, bo ty musisz patrzeć, bo nawet jak mi wyjdzie, gdzie ty jesteś? O, widzę. Właśnie wbijam na górę, więc sekundkę będę, żebym tylko sobie jakoś podszedł szybko. Ja jestem pewien, że to ci nie wyjdzie, okej? Bo ty tego nie robiłeś w swoim życiu, nigdy, tylko robiłeś nigdy. Wiadra nigdy, to robiłeś. Nigdy, z borówką nigdy. Dobra, no próbujemy, stary. Jest! Stary, tu był kwiatek. Jest! W tym klocku był jest! Kwiatek. Moi kochani. Nie dało się ustawić borówki. Ryba jest w moim ekwipunku. Ja chcę to powtórzyć. Ale okej. Skoro tak, stary, mówisz, to gramy do trzech. Skoro tak mówisz, to gramy jak sobie do normalnie. Trzech? Nie no, stary, to do trzech przesada, po prostu dogrywkę zróbmy. Okej, to niech będzie dogrywka, bo oboje sfejlowaliśmy. Więc pierwsza osoba, która zrobi borówkę, otrzymuje rybę. Jakby ryba to jest dzisiaj w ogóle, zobacz, stary, że nasza główna nagroda da, co nie? Że osoba, która wygrywa rybę, no, wygrywa również tysiaka, więc to jest serio sporo. Więc teraz się, stary, wpije do mnie na górę. No i lecimy, i to, żeby nie było, nie zrzucamy się, bo to jest nie fair. Łapcie do jakiej borówkę. I lecisz, stary, pierwszy. Mam borówkę akurat, więc jest okej. Okay. Leci teraz pierwszy, potem ja polecę, dawaj, stary. Wpierw Macio. Okej, jest. Mamy to. Ale teraz, słabo. Teraz Elvis leci. Okej. Mamy to, stary, udało mi się czaić, to udało mi się normalnie. Zrobiłem borówkę pod Maciuch Tower. Jestem zwycięzcą dzisiejszej konkurencji. Więc teraz, stary, wiesz co, żeby to uczcić, chodź do mnie i zróbmy taką mini klepę. Dawaj, teraz się bijemy, stary, teraz no się nie, bijemy. No nie, no co ty odwalasz, gościu? Najpierw, no bij mnie. Zobacz, to jest trzecia konkurencja dzisiaj. I to jest trzecia konkurencja, nie, w której jesteś ewidentnie dużo lepszy. Co ty w ogóle ogarniasz? To nie jest konkurencja, to jest tylko po to, abym teraz na koniec mógł tą rybę zjeść. Dziękuję bardzo. A no to kitew. No, jest to kitew, więc dziękujemy, moi drodzy. Mi się wydaje, że jestem uczciwym zwycięzcą. A tutaj sobie Maciek siedzi w swoim plastiku, więc fajnie. I też w tym momencie oczywiście subujcie kanał, bo jest to bardzo ważne. Codzienne odcinki i chore wyzwania o grube pieniążki, więc wam to po prostu bardzo polecam. Sub tak samo jak i moje codzienne live o 19, na których są grube akcje, na których sobie po prostu chodzimy po mieście, budujemy największą willę w historii. Milionowi, która powstanie. No jakby, ja tu nic nie mówię. Osoby, które widziały filmik z wczoraj, wiedzą, o co chodzi, że Elvis buduje swoją własną willę, która będzie kilkukrotnie większa od willi agenta. Projekt jest gruby, też w ogóle wam bardzo polecam mojego Instagrama, którego macie w opisie. Jest to Elviso Podłoga Oficjal, więc followujcie, bardzo polecam, bo jak tego nie zrobicie, to przebije nas piesek Gabriel Maciocha, jakby błagam. Wbijmy pierwsi 25 koła followów, brakuje nam serio bardzo mało, nie pozwólmy temu słodziakowi nie przebić, okej? Proszę, chociaż to opóźnijmy, okej? Będę wdzięczny ogólnie, macie link w opisie ponadto. Subujcie mój drugi kanał, na którym macie moje codzienne odcinki z Bedwars. Nazywa się on Elviso Games, czyli najlepszy, najbardziej zesierowany kanał Bedwars w Polsce, bardzo, bardzo gorąco. Macie link w karcie i wszędzie. Mi się Maciek wydaje, że w tym odcinku była serio uczciwa rywalizacja, było mnóstwo gry fair play i nie było absolutnie żadnego oszukiwania. Każdy był uczciwy, a rybę finalnie zjadł Elviso. Więc cóż, stary, dziękuję ci bardzo. Tam się trzymaj, a ja sobie Okej, ale następna konkurencja będzie pode mnie, no bo parkour to jest jak, stary, twoja broszka. Jak, stary, przygotujesz, to możemy się śmiało o jakiegoś tysiaka zmierzyć, biorą nawet o więcej pieniążków. Zobaczymy, stary, jak chcesz, ja ci dziękuję bardzo gorąco, dziękuję wam bardzo gorąco, to jutro, siemaneczko, aleczko i jo!